Nie mogę powiedzieć, żeby rok 2021 był najlepszym w moim życiu, bo tak nie było. Mimo to, tradycyjnie jak co roku, patrzę wstecz na te 12 miesięcy i próbuję sobie przypomnieć, co się działo. I dopiero wtedy dociera do mnie, że działo się naprawdę wiele. Jeśli chodzi o podróże, to w tym roku skupiliśmy się głównie na Polsce. W styczniu pojechaliśmy do Szczyrku na weekend, gdzie zaliczamy szczyty Skrzyczne i Klimczok. Ubolewam. W lutym jedziemy w podróż po województwie kujawsko-pomorskim z noclegiem w hotelu z basenem, sauną i jacuzzi. W marcu jedziemy w podróż po województwie wielkopolskim. W majówkę ruszamy w podróż po województwie podkarpackim, gdzie pierwszy raz próbujemy pysznego, lokalnego przysmaku proziaka. Na początku czerwca ruszamy w rowerową podróż po Kaszubach. Łączny dystans, jaki przejechaliśmy, to 320 km. Zaliczam wywrotkę na rowerze, wskutek czego mam stłuczony palec. Paznokieć dużego palca po dziś dzień jest w połowie czarny. W lipcu podróżujemy po kolejnym województwie, tym razem warmińsko-mazurskie, połączone z wypoczynkiem i kąpielą nad największym polskim jeziorem Śniardwy. W połowie sierpnia rozpoczynamy nasz letni urlop i jedziemy do Czarnogóry, gdzie odwiedzamy góry Durmitor, Zatokę Kotorską i Morze Adriatyckie. Następnie przejeżdżamy do Albanii, a konkretnie Szkodry, gdzie jemy pyszne dania w lokalnej knajpie, takie jak musaka, zupa z kurczaka czy pleskawica. Poza tym odwiedzamy jezioro Koman i rzekę Shala River. Zaliczam kąpiel w najzimniejszej wodzie w moim życiu, około 7 stopni Celsjusza. W Albanii odwiedzamy jeszcze stolicę Tiranę i nadmorskie Durres. Na więcej zabrakło nam czasu, ale planujemy tu wrócić i skupić się na południu. Po Bałkanach ruszamy jeszcze na Cypr, do Pafos. Byliśmy już kiedyś na Cyprze, jednak wtedy we wschodniej części wyspy. Tym razem eksplorujemy bardziej zachodnią część wyspy. W październiku ruszamy w podróż po województwie pomorskim. W listopadzie ruszamy na ostatnią podróż roku po województwie zachodniopomorskim. W Szczecinie jemy naprawdę pysznego burgera. W zeszłym roku zapoczątkowaliśmy podróże po polskich województwach, a w tym roku dość mocno rozwinęliśmy ten temat, bo zaliczyliśmy aż 6 nowych województw. I w tej chwili jesteśmy na półmetku projektu. Odwiedziliśmy 8 z 16 polskich województw. Jeśli chodzi o rower, to podczas podróży po Kaszubach doszliśmy do wniosku, że to chyba ostatni sezon z tymi rowerami, bo są już dość toporne. Łącznie w tym roku zrobiłem około 1400 km. Dużo się natomiast działo, jeśli chodzi o baseball. W maju zapada ważna decyzja o końcu mojej drużyny KSSP Bełchatów wraz z końcem tego roku. Również w maju organizujemy 15 urodziny klubu. Urodziny wyjątkowe, bo ostatnie. W czerwcu jadę do Władysławowa na pierwsze mecze baseballowe w tym sezonie. Dodatkowo to pierwsze ligowe mecze rozgrywane na boisku we Władku. Po tym wyjeździe dochodzę do wniosku, że nie dam rady jeździć regularnie samemu na mecze tak daleko. Postanawiam z końcem sezonu Bałtyckiej Ligi Baseballu, czyli w sierpniu, przejść do Rawy Katowice, o czym informuję z dużym wyprzedzeniem wszystkich zainteresowanych. Decyzja trudna, ale konieczna. W Piratach grałem nieprzerwanie od kwietnia 2010 roku. Na koniec lipca pożegnalne mecze we Władysławowie, gdzie jako KSSP Bełchatów rozgrywamy pożegnalny mecz na zakończenie działalności klubu. We wrześniu rozpoczynam grę w Rawie Katowice. Mam nadzieję, że to początek nowej przygody i zadomowię się w Katowicach na kolejne długie lata. Łącznie w tym roku rozegrałem 13 meczy w 3 różnych drużynach. 9 zwycięstw i 4 porażki. Piwnie niewiele się zmieniło, żaden nowy kraj nie przybył przez ten rok,
ale próbowałem wielu nowych, bardzo dobrych, kraftowych piw. Co jeszcze ciekawego działo się w 2021 roku? Kupuję padak GameCube do Wii, dzięki czemu mogę powrócić do mojej ulubionej gry MVP Baseball 2005. Nocujemy na wsi w domku holenderskim przy minusowej temperaturze. Po kilkunastoletniej przerwie biorę udział w Kuligu. Kasia morsuje pierwszy, jak mówi, ostatni raz w swoim życiu, przy moim dopingu. Kupuję hulajnogę na śnieg. Po raz pierwszy w życiu próbuję jazdy na nartach z mizernym skutkiem. Odwiedzamy filharmonię i teatr. Kończę 4-tygodniowy post od cukru i alkoholu. Kupuję klasery i porządkuję moją kolekcję Tazo i innych rupieci z lat 90. Próbujemy z kolegami z Surströmming, czyli szwedzkich kiszonych śledzi. Kupuję mocny zielony laser. Hulajnogę elektryczną Xiaomi 1S. Teleskop Dobson 8. Nową kamerę sportową Sony X3000. Ruszamy na pieszą wyprawę wzdłuż torów kolejowych linii 24 z Piotrkowa Trybunalskiego do Bełchatowa. Pod koniec maja jadę z kumplem do Energyland. W połowie czerwca spływam prawie 20 km Wisłą na dmuchanym kajaku. Kiedyś miałem plan spłynąć Wisłą z Krakowa do Bałtyku, ale po tej krótkiej, 20-kilometrowej przeprawie porzucam ten pomysł. Jest za nudno. Wolę małe rzeki. Kupuję piankę neoprenową 3 mm oraz SUP, czyli deskę z wiosłem. W miarę możliwości w letnie dni pomieszkujemy z Kasią na wsi, dojeżdżając do pracy około 25 km w jedną stronę. Ruszam na Famicom do Błędowa, czyli zlot fanów 8-bitowych konsol. Tam też jem pysznego pstrąga i zdaję sobie sprawę, że ja za rzadko jem ryby. Zaliczam kolejny spływ, tym razem rzeką Bobrza, Czarna Nida i Nida. Zaliczam też wywrotkę na małej rzece Bobrza. Wchodzę na najwyższy szczyt Polski, czyli Rysy. Robimy z Kasią kilka nalewek, głównie z sezonowych polskich owoców. Odwiedza nas Marek z Rzeszowa i po zagraniu na Pegasusie i piciem piwa mam okazję po raz pierwszy być przewodnikiem w swoim własnym mieście. Ciekawe doświadczenie. Tworzę fotoksiążkę KSSP na zakończenie klubu oraz film Mój Baseball – Historia KSSP Bełchatów. Jeden z najważniejszych filmów w moim życiu. I jak zawsze, grałem na Pegasusie, aktywnie spędzałem czas, trochę imprez i ogólnie korzystałem z życia. We'll be right back.
co przyniesie nam nowy 2022 rok, zobaczymy. A ja w nowy rok wchodzę tak. Ugh.